Cześć, siemanko, z tej strony Krzysztof, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ponieważ dziś przed nami historyczny pack opening, dlatego że będziemy odbierać dziś nagrody za elitę, historyczną pierwszą elitę, którą udało mi się wbić w poprzedniej lidze weekendowej i będziemy dzisiaj mieli do odebrania 3 player piki, paczkę za 100 tysięcy monet, jak i również paczkę z 3 tocami z 5 najlepszych lig, także jest co dzisiaj otwierać, a do tego oczywiście jeszcze nagrody za Division Rivals, za rangę drugą dywizję pierwszą, czyli 2 paczki Ultimate, jest druga seria kart specjalnych w paczkach, także jest co trafiać, są tocy, są karty Carnival, także jest multum kart specjalnych, no i te player piki, tutaj liczymy na naprawdę dobre trafy, więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba i zostawicie pod nim jak największą ilość łapeczek w górę. Oczywiście nowe osoby na kanale mogą go zasubskrybować takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Oczywiście nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, to pozwoli wam nie ominąć żadnego nowego filmiku, który pojawi się na kanale. A ja już nie przedłużam, no i lećmy z tymi paczkami. Dobra, to lecimy tutaj z tymi nagrodami za Division Rivals, jak i Food Champions i zaczynamy tutaj od nagród za Division Rivals. Są to 2 paczki Ultimate niewymienne i pierwsza paczka wędruje tutaj dla nowych subskrybentów, jakimi zostali Seba.pl, Matu, także trzymajcie kciuki, żeby tutaj coś ciekawego się trafiło. Paczka również dla Dawida Kałużnego jako stałego widza. Zobaczmy. Pierwsza. I czy? Jest walkout. Brawo jej. Jest toc. Tylko nie w duplikacie poproszę. Kurna, już myślałem, że Messi. Normalnie. Argentyna, wiadomo. I Messi już mi tak przed oczami przeleciał normalnie. O. O, Verratti jeszcze. I jest mod. Kolejny do kolekcji. Jimenez, Barzagli, Rugani. I 8 duplikatów, których mamy na niego. Także jest Pola Grodak, również Piotr Zieliński. Także paczkę możemy zaliczyć jak najbardziej do udanych. 2 walkouty, do tego 2 karty 84 i mod, także jest ok. I lecimy z ostatnią paczką za Division Rivals. Paczka wędruje tutaj dla MRR, dla Infinita, dla Łukasza Fify, także zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego będzie. 30 rzadkich kart i no jest, vamos. Guzman, 91, nie, ta Argentyna coś mnie dzisiaj prześladuje. Czy to byłby jakiś dobry prognostyk przed tą Argentyną? Argentyna. Oprócz Guzmana mamy jeszcze... Ulala! Mamy 4 tocy! Jezus Maria Almeida! Matko Boska, Witzel jeszcze Neto i zobaczmy duplikaty. Bo jeszcze Dani Alves, o ja cięż pierdykam. 3 tocy w jednej patch, 4 tocy w jednej patch, te 4 walkouty. Nie no, fantastycznie jej. Także szalejemy dzisiaj na ostro, widzę. No i przechodzimy do nagród za Food Champions. I lecimy z pierwszymi nagrodami za Elite 3 w historii moich występów w Food Champions. Także zobaczmy, jak to się tu ładnie prezentuje. 3 player piki, paczka z tocami, paczka za 100 tysięcy monet i 70 tysięcy monet. I są 3 player piki i pierwszy player pik wędruje tutaj dla Dawida Kapelańskiego, także zobaczmy. Pierwszy i... Cavani, okej, ale jak tu łopa, jeszcze osi był, nie. Kawani, dobra, 95, w porządku, może być, ale wiadomo, mogłoby być lepiej. Drugi player pick wędruje tutaj dla Tymka Zadymka i zobaczmy, czy Tymek przyniesie nam szczęście.
Dopuszcza, tak jest! Vamos, o to chodzi. No i mamy to. Szukaliśmy tego prawego obrońcy. I mamy. Da Costa 92. I trzeci player pick wędruje tutaj dla Danio, także zobaczmy, czy trzeci player pick będzie coś dobrego, jakiś Leo Messi. No nie najlepiej, nie najlepszy ten trzeci player pick. Wybierzemy może sobie tutaj, kogo by tutaj wybrać? Santi Cazorla, Thiago Tevian, João Felix. A wybierzmy sobie tego Santiago Cazorle za to, że po takiej ciężkiej kontuzji doszedł do takiego poziomu i dostał to ca. Wybierzmy sobie tutaj tego Santiago Cazorle. 93 overall. To lecimy teraz z paczkami za Food Champion, za Elite Trójeczkę. Najpierw paczka za 100 tysięcy monet, która wędruje tutaj dla Drwala, dla Poro Melo, dla BXBX, dla Asika Brawl Stars. Także zobaczmy. No i jest wam, kurna, jej. Ale zwykła. Ja pierdzielę, najgorszy lokał, jaki może być. Boże drogi. Masakracja. Nie, no hit celuloza, normalnie. Ale Martial, jeszcze Sokratis, a propos Greków, Sokratis jest, no może w duplikacie ktoś. Centurion, jak żeby Centuriona mogła zabraknąć. Także fantastyczna paczka za 100 tysięcy, no on przynajmniej jest lockout. Także w każdej paczce mieliśmy lockout i przechodzimy do paczki z trzema tocami. I lecimy z tą paczką z trzema gwarantowanymi tocami. Z Bundesligi, z La Ligi, z Premier League, z Serie A czy z Ligę. Paczka wędruje tutaj dla Adama Kręcisza, dla Lucky Luka, dla Łukasza Kolanko, jak i również dla wszystkich widzów zgromadzonych na tym streamie. Jest was prawie 70 osób, także trzymajcie kciuki, żeby ta paczka była fantastyczna, także lecimy. Jest łoka, ojeju! I teraz kto? Bożu! Jowit 94. Nie o taką paczkę z tocami walczyłem. No nie. Mogło być lepiej. Ale zobacz, może na przykład taki Fernandinho i Lazari. Kto to jest w ogóle? A ten Fernandinho i Lonkosz. No 400 tysięcy, okej. Okay. Jowić. Obcież kur... Na co wy gadacie? No to ładnie. Myślałem, że Jowić tańszy. No to w takim razie paczkę można zaliczyć do jak najbardziej udanych. Myślałem, że ten Jowić troszkę tańszy jest jakiś. A tu Fernandinho jeszcze i Lazari. No tego Lazariego nie kojarzę w ogóle. Ze Spalu jest. Ale Fernandinho i Jowić. Dwie karty jakże fantastyczne. Także... Nagrody za Food Champions, jak i za Division Rivals można zaliczyć do jak najbardziej udanych.